Okej, witam ponownie. Już czas chyba na zakończenie tego projektu. No więc pokażę, jak to wygląda. Tutaj są te trzy przekaźniki. Tutaj sobie zrobiłem taki pomysł, że założyłem od kawałek przewodu o izolacji białej i u góry wylałem troszeczkę kleju w sztyfcie. Dzięki temu kolory się mieszają i nie ma tego efektu, że osobno jest zielony, osobno czerwony. Ładnie widać będzie dany kolor, czyli mamy wreszcie czerwony, zielony, żółty. Wszystko już podłączone. Tak to wygląda skończone. Są wszystkie zrobione te optorezystory na diodach i ładnie zafoliowane czarną folią, czarną taśmą klejącą, tak żeby to jak najbardziej zaizolować od słońca. To wiadomo, jeszcze jest w plastiku, dlatego że nie chcę ryzykować, że od powierzchni jakieś przebicie się zrobi, jakiś będzie kawałek blaszki, czegoś leżało, drucika od diody i sobie zwali się od spodu. Podzieliłem to tutaj na kable, tak? Zielony, szary pierwszy sektor, niebieski, biały drugi sektor, czerwony, zielony trzeci sektor. I po kolei zielony 1, szary 2, niebieski 1, szary 2, czerwony 1, zielony 2. Te dwa zielone są troszkę innego odcieniu. Odcienia, przepraszam. Dlatego tak to wygląda. Żółty to jest w tym momencie 9V, będzie 12. Choć jeżeli to działa na 9V, nie wiem, czy nie użyję tej przetwornicy, którą pokazywałem w poprzednich filmach i ustawiłem na 9V. Po co dawać większe napięcie, skoro to ma, może nie grzać. Są te przekaźniczki. Mam już naszego laptopa, który to jest ten z poprzedniej części. Teraz sobie zobaczymy, jak to działa. Mam już tu skrypty wstępnie przygotowane. Moment, niech mi autofokus złapie. O! Mam już tu wstępnie te wszystkie skrypty przygotowane. Będziemy załączali. Wiemy, czemu już nie włączył się ten przekaźnik. To po prostu nie był LAN 4, tylko WLAN. A LAN 4 to jest zielony kolor diody. No więc jak włączam WLAN, to trzeci, pierwszy się włączył. Czyli teraz jak sobie włączymy QSS. Proszę. To załącza się ten. Już dwa mamy włączone. Jedziemy dalej. Teraz chcemy włączyć WAN. I mamy już oba na pierwszym sektorze zapalone. Bo to jest WAN LAN 1, z tego co pamiętam. Dalej. Oczywiście to wszystko sobie opisałem, zaraz pokażę, bo nie chcę tutaj pokręcić, który jest który. Już sobie to opisałem wszystko wcześniej nawet w konfiguracyjnym pliku i sam się zapomniałem na tym, że po prostu tamte w tym materiale jeden przekaźnik z dwóch nie działał, ponieważ wydawałem sobie polecenie. Najnormalniej na świecie. W takim razie teraz sobie włączymy WLAN. WLAN. Dobrze. Teraz sobie włączymy LAN 4. I w tym momencie dioda powinna na stałe zaświecić. A przepraszam, jest taki mały w OpenWRT haczyk, że jeżeli ona jest w trybie migania, to najpierw musimy ją włączyć wysyłając 0, czyli ją zgasić. Zgasła LAN 4, dlatego to nie zmieni, dlatego nie ona migała, a nie wiedziałem, że do niej wysyłam impuls. Bo najpierw muszę ją wyłączyć, żeby przestała migać. I teraz dopiero jak wyślę 255, to ona zaświeci na stałe. Taka jest ciekawostka w OpenWRT, że jeżeli miga się diodą, jeżeli dioda ma polecenie migać w jakimś tempie i wyśle polecenie zaświeć, to nie zadziała w ogóle, jakby nie było polecenia. Muszę najpierw ją wyłączyć zerem i dopiero potem dać 255. Taka ciekawostka. Oczywiście tak jak miga dioda, tak może migać też przekaźnik. Dobrze, jedziemy dalej. Teraz LAN 2. Jest. Kolejne się już załączyły. LAN 3, no to musi załączyć ten następny w tym module. Jest. Został tylko ten jeden jeszcze do włączenia. Podejrzewam, że on będzie LAN 1, ale głowy nie dam. Nie pamiętam tego na pamięć. Tak. W tym momencie wszystkie już świecą. Elegancko. Należy powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Słuchajcie, damy do niej robot. Tak, jest VBOT. I teraz jeżeli zestartuję moduł,
to zwróć uwagę, że wszystkie te moduły się włączają i wyłączają jednocześnie. O, włączyły się i wyłączyły. A moduł jeszcze nawet nie miga czerwoną. To świadczy o tym, że gdy będzie za nich prądu lub zastartuje się moduł, to na chwilę włączy i wyłączy wszystkie przekaźniki. Trzeba o tym pamiętać, konstruując ten układ, bo na przykład jeżeli to jest, nie wiem, sterowanie czymś istotnym, typu otwarciem zamków, to może tak się wydarzyć, że otworzy zamki dlatego, że było za nich prądu. Dlatego trzeba też to mieć pod uwagę. Ja na przykład kombinuję w ten sposób, że jeżeli steruję otwieraniem, to używam podwójnego modułu i muszę niestety dwa kanały zużyć. Jeden musi być wyłączony, a drugi włączony. Wtedy da impuls. No jeżeli dwa są włączone, nie da, jeżeli dwa są wyłączone, nie da. Czyli w tym momencie nie jest to już problemem, że na chwilę załączy wszystko. Taki to jest system. Teraz pozostaje tylko te wszystkie przekaźniczki zamocować na śrubeczki do jakiejś puszki, mi się wydaje. To wyjąć, po prostu przykręcić też na 2-3 śrubki. Diodę ładnie przyłożyć do plastiku, zrobić malutką dziurkę, żeby świeciło przez tą dziurkę. Ewentualnie może antenkę. Ja ją w ogóle odłączyłem, bo tu domyślnie jest antena. Ja ją w ogóle wyjąłem z tego modelu. O, zaizolowałem kabelek. Ewentualnie można tego kabelka się na nowo dolutować sobie antenę. Przestrzegam przed wylutowaniem tego tutaj stąd, z tej płyty głównej. To jest bardzo słabe lutowanie, bo to jest dwie żyły i jedna nie może być przetopiona, a druga musi złapać. Paskudna sprawa, lepiej uciąć ten kabel i potem go sobie dorobić. No, taki zestawik wyszedł. Błyskawicznie jeszcze pokazuję, zaloguję się tylko do OpenWRT, jestem, wchodzimy sobie w V, etc, config, system. Tutaj na wszelki wypadek zrobiłem już dokładnie cały układ, czyli czerwona jest na system, zielona jest w moim przypadku na LAN 4 i ona miga 250x250, czyli 0,25 sekundy włączona, 0,25 wyłączona. Potem przekaźnik trzeci, pierwszy, trzeci, drugi. To jest WAN QSS. Drugi, pierwszy, drugi, drugi, LAN 2, LAN 3. I ostatni, pierwszy, pierwszy, w LAN i LAN 1, 1, 2. Czyli u mnie to wygląda konkretnie tak, że to jest trzeci, drugi, pierwszy. Tak to wygląda. Mam to już tu opisywane. Przy okazji w systemie wszystkie mają być domyślnie na 0, co znaczy, że mają być wyłączone domyślnie. Gdy się załaduje system, ma domyślnie wyłączyć wszystkie przekaźniki i dopiero gdy wykona jakiś skrypt, program czy polecenie, to przełączy stan tych przekaźników wedle jakiegoś algorytmu. Można ustalić, żeby włączone domyślnie. Wiadomo, te się wszystkie powłączają w chwili, gdy system załaduje. No, to jest cały projekt. Teraz kwestia tylko obudowy i programu oczywiście wykonywalnego. Oprogramowanie takiego routerka to już zupełnie inna historia, ale to wszystko znajdziecie na stronie internetowej chociażby projektu EcoWRT. Polecam. Można bardzo fajne moduły budować w ten sposób. Do usłyszenia.